Nawet zgnilec może być. O kurde, drugi. I tak warto się temu przyjrzeć. Okej, chodź tu. Teraz. Nie mogę jeszcze. Ale teraz mogę. Dobra. Nie tak to zrobiłem jak chciałem. Nie podpalił się ten, który... O kurde, wybucha. Powinienem zbadać to końskie trudno. Kolejne? Bez przesady. Ile was tu wyjdzie? No nie no. Jeszcze jeden. Ile was pod tą ziemią tu siedzi? Jeszcze coś? Nie. Dobra. O ile jeszcze potwory chodzące gdzieś tam, czy będące częścią misji są spoko, to te, które się pojawiają, tak jak tutaj na przykład, to już jest trochę taka przesada. Wykonuję tu inną misję, idę za duszkiem, który mnie prowadzi, tu mi coś wyskakuje. Sprawdźmy siodło. Nadgryzły siodło? Trupojady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów. Na pewno nie należały do trupojadów. Kości już tu chwilę leżą. Brakuje podkowy. Albo to zbieg okoliczności, albo to ten koń zgubił ją w starej smolarni. Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Okej. Czy coś tutaj zaatakowało te dwie dziewczyny, które szukamy? Te dwie kobiety. Mam nadzieję, że są całe. Myślę, że się za chwilę tego dowiemy, ponieważ nasza tak kochana Dea ciągle nas dalej prowadzi. Ale po drodze zbierzemy sobie dwugrot. Czy da się? Wypijmy wodę. Odzyskamy troszeczkę zdrowia. Gonią mnie wilki. O fuck. Reszta zwiała. Tak to się robi. Przestraszyły się wielkiego wiedźmina. Nie, żartuję. Po prostu biegłem za daleko, już nie chciały podbiegać. Jakiś domek. Co tutaj? Rybacka chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. No dobra, zobaczmy. O, tam jakieś dziecko jest. Spukamy? Nie, weszliśmy od razu. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo panie. Na pewno? Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka, około 20 lat. Jej matka raczej szczupła, około 40. Widzieliście je? To ta, co tu była kiedyś w nocy, prawda, mama? Cicho, synek. O, jednak dziecko coś wie. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam Tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oxenfurcie, ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie i lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo on ją lał, panie. Panią Annę, znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale... nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? To było tak. Czekałem na nią w starej smolarni, przyprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno tak, że na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle i stąd nie zowąd zerwał się wicher. Myślałem, że mi łeb urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w uszach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Niezłe te znaki. No dobrze. Co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie, jak coś nie ryknie, zimne poty mnie zlały. Ani się obejrzałem, z puszczy wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia dopadła konia pani Anny i łeb mu urwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie, znaczy mój i panienki Tamary, się spłoszyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze 3 księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała, przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż piszczy. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła: nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Wtedy mus nam za dobro dobrem odpłacać, a kto stoi bezczynnie, ten jakby złoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. No, faktycznie, ożenił się naprawdę z mądrą kobietą, która tutaj dobrze doradza i w ogóle. Ma szczęście, chłop. Jakie znaki? No, takie jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. Aha, no dobra. Tyle się dowiedzieliśmy. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, Dea. Odejdź w pokoju. Okej, otrzymaliśmy za to zadanie 300 punktów doświadczenia, to jest całkiem fajnie. No i troszeczkę zwiedziliśmy znowu terenu. Warto chyba by było wrócić do ich domu, zobaczyć czy nie mają czegoś do wzięcia. Bo jeszcze drabina była, no spoko. W beczce drabina. Bieda aż piszczy, ale perłę mają schowaną, która jest dość dużo warta. Super. Mogli tą perłę, czy te wszystkie rzeczy, które tutaj gdzieś leżą, posprzedawać, żeby trochę zarobili, mieliby trochę kasy. Ale nie. A to bieda piszczy. No tak. Zrobiłem jedyną rzecz, której zrobić nie chciałem. Dobra, tyle. Do widzenia. I teraz tak, rzućmy okiem na mapę, ponieważ nie wiem, w którym miejscu się znajduję. Aha, no dobra, tutaj jestem. Tu po drodze mam jeszcze jeden punkt, do którego się udamy. A czemu udamy się do tego punktu? Mam wrażenie, że to jest jedno miejsce, które bardzo chcę wam pokazać. A jeśli nie, no to znajdziemy to miejsce w przyszłości. Zaraz się przekonamy, czy to jest to, o czym myślę. I podsumujmy to, czego się dowiedzieliśmy. Tamara wyjechała do Oxenfurtu, do brata tego gościa, więc pewnie będziemy musieli... To gniazdo gul, trzeba je zniszczyć. O kurde, to chyba jednak nie jest ten punkt, do którego myślałem. 9. poziom guli. Teoretycznie dam radę. Zaprezentuję wam metodę rozwalania gniazd guli. Byłem święcie przekonany, że nie będę musiał robić petard. Okazuje się jednak, że muszę te petardy robić tak czy siak. Kurde, jeszcze jeden gul tu jest. Weźmy igni. O, jak pięknie siadło. O, i proszę bardzo. I do tego przydają się petardy. Tylko radzę uważać, bo czasami z gniazda guli potrafi wyjść jeszcze jeden gul i to trochę silniejszy od tych pozostałych, ale jak nie wyjdzie, to można tam po prostu pozbierać lód, który się tam znajduje. Tutaj jeszcze coś było. O, rubinek. Fajnie. Przyda się na pewno. Tu jakieś ciało. Nic więcej? Nic. Szkoda, że nic więcej tu nie ma. Okej, bo teraz się mogę trochę pogubić. Z tego względu, że mam 2 punkty do udania się. Najpierw tu do Barona i gdzieś tam do... Oxenfurtu. Tu jest Oxenfurt w sumie. To teraz już wiecie mniej więcej, gdzie jest. Novigrad jest tu. Novigrad, czy jak mu tam, a Oxenfurt jest tu. Tak się zastanawiałem właśnie, gdzie ten Oxenfurt tutaj leży i teraz już wiem. Trochę mapy wyglądają różnie. Jak się patrzy tutaj na przykład na tą grę, a jak się patrzy na mapę, która jest przygotowana do świata Wiedźmina. No nic. Wracamy powolutku. Tutaj coś jest. Na pewno tutaj coś jest. Nie wierzę, że tu są ruiny i nie będzie żadnych rzeczy przy nich. To jest po prostu niemożliwe, żeby nic tutaj nie było. A może i możliwe. Po co znak by przy nich stał? A mówiłem, że to jest niemożliwe. Ulepszone spodnie wiedźmińskiego cechu. Super. Jedna rzecz. Nie da się rozwalić. A szkoda. Wow! Kurde. Chodziło mi o to, żeby wejść na górę i wskoczyć tam do środka. Ale chyba mi się to nie uda. Nie wiem, czy jest możliwość wejścia. Ale sugerowałoby to... Może nie oknem. Może nie oknem, tak jak myślałem. Kurde, oślepiające światło. Ale tutaj są szczeliny, dzięki którym powinienem się dostać. Schowaj ten miecz. Nie, nie da się tą szczeliną. Tutaj chyba też się nie da. No dobra. Zobacz. Kurde. Uznajmy to, że się tam wejść nie da. I jedziemy dalej. Tutaj mamy ten kasztel cały. Ale żeby się tam dostać, to trzeba najpierw znaleźć przeprawę przez rzekę. Rzekę, jezioro, jak zwał, tak zwał. Tutaj coś jest takiego. I ta przeprawa powinna być zaraz tu. Kolejnym takim szlagierowym ziołem, które się znajduje w tej grze, jest jaskółcze ziele, które również występuje tak naprawdę i nazywa się glistnik jaskółcze ziele. Gatunek byliny z rodziny makowatych. Jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju glistnika. Monotypowego, okej, fajnie. Nie lubię takich przeszkód czasem. Również jest trujący, a on wpływa przede wszystkim na zanieczyszczenie wątroby. Więc Wiedźmin jest, ma immunitet na choroby, dlatego mu tutaj żadne trujące rzeczy nie przeszkadzają. A jak ktoś ma słabą wątrobę, no to jakby wypił taką coś stworzonego właśnie z jaskółczego ziela, no to może być problem. Jaskółcze ziele było wykorzystywane właśnie do leczniczych, miało lecznicze właściwości, było stosowane do tego, ale zostało wycofane, bo... Jesteś stajennym, wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. Bo jest trujące. Okej, wyciągnęliśmy gościa z płomieni, dostaliśmy kasę nawet, fajnie. Idziemy pogadać z Baronem. Klejna bym pierdolno, wódki jakieś nie masz? Czemu wszyscy tutaj ziewają, no? Halo, panie Baron. Pana tu nie ma? Gdzie on jest? Aha, już wiem, gdzie on jest. On jest na zewnątrz, w ogrodzie takim ziołowym. Wiedźminie, pozwól na moment. O, szykuje się intryga. O co chodzi? Co wyście robili z Baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać Barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Co myśmy w nocy robili? Ciekawe, co ktoś sobie pomyślał, co można z Baronem robić w nocy. Okej. Chciałem skrócić jego męki, ale nie. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. W Zerykanii nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. To nie przez zaszczaną dziurę, tylko przez to, że ci się pić zachciało i tyle. Taka prawda. Miejsce nie jest ważne. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Jak się godzinami siedzi i wpatruje w kwiatki, to nic dziwnego, że potem mu zimno. Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glejt. Odkąd Redańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. I znowu Ciri! Jej! No, jak fajnie. Twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź! Należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? Powiedzieć czy nie powiedzieć? Powiedzieć. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Dla mnie zrobili wyjątek. Ta, chcesz powiedzieć, że jesteś wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli mnie tamtejsi wiedźmini. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, igry nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne. Jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Jeśli się samym baronem, to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Ja się obawiam o formę tego konia, który będzie go bił, za nie, nie o Ciri. Ale okej. Trzymajcie się, cześć, papa.